Witam. Jak widzicie, dzisiaj z part warsztatowych moich mają rozebrano Belarusa, no Proner MTZ 82 TS na starym tym moście, pierwszym MTZ-owskim. Co my się tu w nim robimy? Płamana budowa sprzęgła, właśnie zmieniamy na nową. Jak widać, temat tutaj. Jeszcze będziemy jeszcze łapki wymienić, bo ogólnie sprzęgło dobre, tylko łapki, bo tu klienci nie pilnowali tej sprężyny, była połamana. Wiadomo, opad, pedał, wszystko tarło cały czas, łapki. No dobra, pokażę wam z obudowy, co tu się dzieje. Jak tu widać, o, montowane, ale będę montował te widełka do łożyska porowego, tu poskręcane. Tutaj widać od pompy napęd. Tu mamy od tego reduktora dwa sprzęgła, tamte koła. Też nie dam co skręcone, niż już sobie zasycha klej. Ta masa uszczelniająca. Czekajcie, pokażmy może o tu do dołu jeszcze, o, jak to wygląda. A tu tak, o, dobra. No i działamy. Też już wreszcie maseję rozciągnęliśmy. Już jest też. Też już sprzęgłem, co się dzieje, bo już opościnane te pouciekały. Te będzie rozkręcone, sprawdzone. Tak samo i tutaj. Od łapki i od tego trzymaka. Samo też tu wychodzą spożnie. I tu takie roboty będą. Ale tutaj z problemem, tu będziemy też rozbierać obudowę sprzęgła. To pośrednio skrzynię, bo wolę nie reaguje wałek od napędu. No i czeka więcej, więcej pracy z tym ciągnikiem. Szkoda, szybciej on nie wyjdzie, jak był zakładany, że będzie. Tylko tu masej. No, jak widzicie. No i jeszcze mamy tu robić maseja, bo klient tam miał być szybko, szybko, ale zrezygnował, bo znaleźliśmy, o, luzy są na zwrotnicach. Czekajcie. O. Są luzy. I trzeba porobić drążki jeszcze. Jeszcze ten olej mamy wymieniony, przewody zrobione. Jeszcze raz są nam nieszczęsny ten przód cały ogarnąć w tym maseju. Ale też za jakiś czas, nie wiem, za jaki tydzień, zaczynamy przygotowania do żniw. Będziemy kombajn szykować. Jaki kombajn mam? Mam Bizona wersję eksportowo. Też będziemy go przygotowywać, tam to olej. Wiadomo, tam gdzie luzy, czy co, pojęcie łożyska, żeby w sezonie się nie psuł i robotę robił. Widzicie, o, Belarus. I taki, o, z warsztatu dzisiaj. No jeszcze raz budowy najadę. A stara na przyczepce, w starej, o, tak, o, pokażę wam poluchem teraz. Nieładnie, ale w tym miejscu poszło. W tym, o, tej stronie pęka. Widzi po całości. Albo też, o, tak, o, to już miałem parę razy już tych wymian, tych obłodów już w tych Belarusach, to jest zmora. Sam ten przedni most to jest bardzo słaby, jest, bo też już widać, że już klient kilkanaście razy te tuleje wymieniał. Widać, że jest szersza wstawiona, bo oryginalnie powinna być wąska. Ta krawędź to tak samo. Niestety za słaby jest tu przód. Tu akurat tu jak nie połamie go, choć czemu wyłamuję obudowę, bo tu jest niby rama, ale tam z tyłu nic nie ma. A że to jest
Wiadomo, jak zrobione. Tu musi to popękać. Tu nie ma szans nawet na to. Dobra, dzięki. Tyle chciałem wam pokazać. Na razie.